Siły powietrzne USA chcą szybko uzyskać dużą siłę ognia w powietrzu, nadając radykalnie nowy profil misji amerykańskim transportowcom. Program Rapid Dragon Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych pomyślnie zakończył swój pierwszy test broni ogniowej na żywo, kończąc 2 lata testów i rozwoju. Paletyzowany system uzbrojenia Rapid Dragon to w istocie paletyzowane pociski manewrujące z rodziny JASM, przechowywane w stojakach na pokładzie samolotów towarowych i transportowych. Test miał miejsce na poligonie morskim w Zatoce Meksykańskiej w pobliżu bazy lotniczej Eglin na Florydzie. W czasie testu z ładowni samolotu MC-130J Commando 2 zrzucono paletę przenoszącą pocisk testowy i 3 odpowiedniki gabarytowo-masowe konstrukcji o nazwie Clever. Po uwolnieniu z palety w powietrzu, pocisk pozbawiony głowicy bojowej raził jednostkę pływającą, otrzymując dane o celu z systemu zarządzania walką zainstalowanym w samolocie nosicielu. Kolejnym etapem programu Rapid Dragon będzie pełny test zrzutu palety z pociskami z ładowni ciężkiego samolotu transportowego C-17A Globemaster 3, co ma zostać zrealizowane wiosną 2022 roku. Rapid Dragon różni się od standardowego zrzutu palet. Gdy paleta opuści samolot, spadochron rozkłada się, a paleta delikatnie unosi się nad ziemią. Gdy zaczyna opadać, kieruje nos ładunku rakietowego w dół. Pociski wypadają z pojemników, kierując się prostopadle do ziemi. Zejście pozwala silnikom turbinowym pocisków rozkręcić skrzydła, aby je rozmieścić, by pocisk mógł dotrzeć do celu. Rapid Dragon został zaprojektowany tak, aby zmieścił się w 6-paku dla mniejszych samolotów transportowych C-130J i 9-paku dla większych, dłuższych rozmiarów C-17 Globemaster 3. Oprócz spadochronu, każda paleta jest wyposażona w moduł sterujący, który przekazuje dane o celu do pocisków. Załogi lotnicze będą mogły ładować dane o celu do samolotów w trakcie lotu, umożliwiając zmiany i plany w miarę trwania bitwy. Jeśli cele samolotu zostaną zniszczone podczas misji, dowódcy bojowi sił powietrznych mogą przekierować pociski na nowe cele. Głównym pociskiem przewidzianym dla Rapid Dragon jest AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, amerykański taktyczny lotniczy pocisk manewrujący o obniżonej wykrywalności, służący do zwalczania celów punktowych spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Rapid Dragon zamienia transporty sił powietrznych w bombowce, ale transformacja nie jest idealna. Duży zasięg JASM pozwoli transportowcom wystrzelić pociski w znacznej odległości od obrony wroga, pomagając zapewnić przetrwanie samolotu. Program jest częścią radykalnego planu sił powietrznych, aby zapewnić samolotom transportowym i transportowym dalekiego zasięgu potężną zdolność obronną. Jeśli się powiedzie, może to pozwolić dowódcom pola bitwy na szybkie uzyskanie dużej liczby amunicji dalekiego zasięgu w powietrzu w krótkim czasie. Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych wyjaśniło, że podczas testu ogniowego załoga lotnicza Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Powietrznych otrzymała nowe dane o celowaniu podczas lotu, które następnie zostały skierowane do pojazdu testowego. Systemy diagnostyki bojowej samolotu w locie otrzymały i przesłały nowe dane dotyczące celowania do pocisku manewrującego, co było wielkim osiągnięciem podczas testu na żywo. Co ciekawe, nazwa programu Rapid Dragon pochodzi od 1000-letniej chińskiej katapulty kuszy zaprojektowanej przez wojsko, która wystrzeliwała wiele bełtów kuszy za pociągnięciem jednego spustu, spuszczając dosłownie zniszczenie na armię z ogromnych odległości. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że podobał Ci się odcinek. Jeśli tak, to nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!